Yeah. You see that in the movies? That's an automatic. Don't bother trying to dampen the recoil. You do that with a revolver. We diamond dogs are now a force to be reckoned with. We've got the world's attention. We're not some tribal militia. So don't act like one. You will learn how a real soldier fights. You will forget everything Hollywood taught you. And if I catch you doing something else, you'll know it. Engravings give you no tactical advantage whatsoever. That was some fancy shooting. Pretty good. Cześć, siemano wam wszystkim, gdzie z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie w Mother Base, w naszej bazie matce. Powiem wam tak, parę rzeczy się wydarzyło, kiedy was nie było ze mną. Po pierwsze, rozbudowała się trochę nasza baza. Konkretniej... Moment. Dobra. Innym razem spróbuję się z tym połączyć. Przywitajmy się z ludźmi, bo właśnie... Siema. Trochę zjebałem, bo nie było mnie przez jakiś czas w bazie. A, co za tym idzie? Dobra, gdzie jest? Tu jest medyczna, czyli do tego muszę iść. Bo na medycznej ponoć znajduje się, są jakieś drzwi, które... Wyczytałem, że są jakieś drzwi na platformie medycznej, które warto odwiedzić. Tylko nie wiem, czy teraz, czy później. No, jak są później, no to... Super, dzięki Gromi, że mi to już mówisz po raz chyba drugi. Nie wiem, czy teraz, czy później dopiero będzie to możliwe. Ale jeśli teraz, no to zaraz to sprawdzimy. Jeśli nie, no to cały ten segment wycinam i wrócę. I pokażę wam tylko to, co chciałem powiedzieć. Mianowicie, dwa razy byłem w bazie. Raz, kiedy poza nagraniem, kiedy po prostu chciałem się wrócić do bazy, poprawić morale. I załączyła się cutscenka z D-Dogiem. Mianowicie, że już jest tak troszeczkę po szkoleniu, ale jeszcze nie jest gotowy, żeby iść z nami na misję. Postaram się wam to pokazać. Halt! Did you see that? Now that's discipline. Following orders like a real diamond dog. Soon I'll be... No! Stay! Stay! Did it. Go. No, maybe not yet. But soon. Soon. Druga, tak morale były za niskie, bo nie byłem zbyt często w bazie. Wtedy... Oj. Wtedy to żeśmy wrócić przyszli, a nasi ludzie zaczęli się napierdolić po prostu między sobą, nie? Boss, if you got time on your hands, come spend it back at the base. The men will miss you if you're gone too long. Son of a...
is your family. Oh my God! Show's over. Get out of here. Be gentle. Of course. These are bad for you, you know. Morale has fallen. No. They just need a mission. Orders to follow. You see someone stuck in the waiting game, you give them a job to do. You two! You just earned yourself a week in the brig. Deck cleaning duty by day. No, wait. You've got some blood to pay me back for first. Your CQC is sloppy. Come see me later for a lesson you won't forget. Well, morale taken care of. Nie, dla mnie to było pojebane, nie? Ja rozumiem, że mogą być niskie morale w tym, nie? Że mogą być niskie morale w bazie, no ale bez przesady, żeby rzucać się z nożem na swojego typa z załogi. Dobra, czyli nie, prawdopodobnie teraz widzicie mnie po obu tych filmikach. Jeden z Dogiem, drugi z Milą Morale. O. Na to właśnie liczyłem, że w końcu zajrzę, że chcę stąd lecieć. A, i właśnie, i w ogóle jeszcze lepsza sprawa, która się stała. Wykonałem poza nagraniem tą misję z tym... Jak zajebiście ten sam wygląda. Wykonałem poza nagraniem tą misję z... z zagarnięciem z tego typa z naszej starej załogi. Z tych sprzed 9 lat do bazy. I uwaga, co się stało? Widząc, że ty po prostu łazi... Byle jak, nie? Nawet nie miałem sposobności, żeby go trafić usypiaczem. Myślę, dobra, no to podejdę go ci i chcę. Ale się nie udało, bo mnie zauważył, zaczął uciekać. W moment później ubieram na siebie te pudełko, podchodzę do ziomka, bo tak nagle tak ugarnia, znowu to samo jak mówią uciekać, ale podchodzi do tego pudła, obczaja je, po czym z takim trochę jak skór złaził, nie? Po czym nagle tak się prostuje, salutuje mi i mówi... Wiedziałem, że przeżyłeś, szef Big Bossie, nie? I taki, on takie, co jest? Bo gościu praktycznie nic mnie kompletnie nie kosztowała w ogóle ta misja, nie? No, ani razu nie wystrzeliłem. No ale dobra, jesteśmy... O, w ogóle to jest aż śmieszne. Bo zabrał mnie z medycznej, a jesteśmy jakby, co, nad tą? Nad głównodowodzącą? Dziwne. Powtórzę sobie też misję z Millerem, dzięki temu dostałem trochę zastrzyku gotówki, bo niestety przez moją własną głupotę przez, no, dość długi czas byłem na... Znaczy długi, przez krótki, bardzo krótki czas byłem poniżej tej czerwonej kreski, jeśli chodzi o fundusze. A co za tym idzie, gdybym dłużej na tym został, to zaczęliby moje ziomeczki stąd odchodzić. A tego robić nie chcę. W sensie nie chcę tracić ziomków. Chyba, że zwolnię ich na własną rękę, bo będą zbyt słabi. Dobra, czy ja coś mogę? Nie, nie mogę, ale kurde, mam upgrade. 18 tysięcy, co? I co, i każdy kolejny będzie takie coś miał? Ja pierdzielę, to jest prawie, to jest 4,5 raza drożej prawie. Tej command platform tylko widzę ma mniej. Ja pierdzielę, i tego to się nie spodziewałem. To ile będzie miało finalne? 36? 72? Dobra, ale nie mam chwilowo materiałów, żeby niczego. Bo jak mam kasę za odmiany, żeby sobie coś wybudować, to nie mam materiałów. O, i a propos, chyba właśnie jeden z tych dwóch ziomków, którzy do brygu trafili, to właśnie wyszedł. No dobra, tutaj nie ma co więcej robić. Produkować też nie bardzo jest co. Przecież nie, czekaj, może tu snajperkę uda się w końcu wyprodukować.
Dobra, ale mam przynajmniej snajperkę. Nie mam snajperki, bo nie mam tych oto kwiotków. Chyba, że mi Gratars pozwoli się połączyć. Czek. Dobra, nie da się. Niestety. Nie ma tak nic zajebisty internet, nie? Dobra, walić to. Snajki zobaczyliście, więc to jest dla mnie najważniejsze. No i oczywiście snajper, mam nadzieję, że tak. Bierzemy kolejną misję, którą myślę, że zrobimy teraz kolejno. Będzie to misja 7, aby pozbyć się wszystkich tych trzech kluczowych... Nie, czekaj. A na tak. Tych komandorów. Co ja gadam? Komandorów? Dowódców. troszeczkę hajsu za to wpadnie. Ale najpierw wysłuchajmy odpraw. This contract comes from a rebel guerrilla faction in Afghanistan. They've gotten wind of a rare meeting between three Soviet commanders running key units in the region. The location is Viala Village. This information comes from a mole planted within the Soviet's Arab support organization. The guerrillas see this as a one-of-a-kind chance to weaken the Soviet forces in one stroke. But if they act themselves, it'll expose the existence of their mole. That's why this job falls to us. The request is simple. Eliminate the three pigs, by any means. If these commanders are as good as they say, it'd be a shame to kill them. But I leave that decision up to you. Ja jestem za tym. Jeśli, jak w tej misji będę mógł... W tej? Nie w tej. W tej. Jeśli będę mógł zgarnąć wszystkich tych trzech ziomeczków, bo będą dobrzy, to czemu nie? De facto, jeśli będę chciał mieć najwyższą ocenę za niezabijanie, no to i tak będę musiał ich zgarnąć, albo... Nie, będę musiał ich zgarnąć, ale wtedy przynajmniej będę mógł też typów zwolnić. Bo będą dla mnie na przykład bezużyteczni. Ale liczę na to, że będą jednak coś potrafili. Tak więc przyjmijmy tę misję. Niestety... Tylko właśnie pytanie... Bo oni mają być w tej wiosce, ale czy my Tylko właśnie, czy my chcemy poczekać w tej wiosce, czy może na jej obrzeżach? Bo na pewno nie ma sensu lecenie po kolei do tego punktu i do tego punktu. Bo zanim ja dolecę z jednego do drugiego i z drugiego do trzeciego, bądź w którejś z tych... tych kombinacji, no to oni zdążą się już przemieścić o dobry kawałek. A tak, przy dobrej okazji możemy na przykład poczekać tu, gdzieś się przyczaić tutaj w tej wiosce i poczekać na nich. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dobra, sprawdźmy, ile mam tych Golden Crescentów. Mam 0. Po co? Bo oczywiście większość, czytaj, wszystkie są online, a online nie chce się połączyć. Bo tam mnie gra lubi ruchać w dupę, nie? I tak najgorsze jest to, że nawet jakbym miał tę broń, no to co? Co mi po ty? Tu mam snajperkę, jedną i drugą. I co? Co z tego, że ta usypia? Jak jest bez tłumika? Dobra, never fucking mind. Jakoś se poradzę. Tutaj nic. Nie będę tego potrzebował. Dobra, YOLO. Ejsa. Jak będzie trzeba, to się po prostu... przeczeka jakiś tam czas. I tak, taki jest mój plan, wiecie. Zakraść się do wioski, być może znaleźć jakiś dokument, który powie mi, kiedy oni tam mają być, i potem schować się i cygarem przeczekać czas. Epizod 7, Red Brass. Nie jestem pewien, co to jest Brass, więc nie podejmę się próby tłumaczenia tego. The target.
target's anticipated travel routes and the meeting location to your map. Take a look. Okej, jednak w tym miejscu nie ma nikogo. A, już jest nasz cel. Jest tutaj i tutaj. No dobra. Nie raz ja to jeszcze pomylę. O, okej. I ci już rozumiem jadą, tak? Dobra, jestem tutaj. No, przy dobrych wiatrach to mógłbym się na tym posterunku zaczaić. Dobra, spróbujmy. Co prawda będzie to ode mnie jeszcze wymagało po pierwsze szybkiego dotarcia tam, po drugie wyczyszczenia tego posterunku. Ale kto wie. Może będzie, może się uda. Zrobić to jednak w sposób troszkę inny niż planowałem, ale kto wie. Stój. Dobra, obczajmy typów. Będzie to bani. No dobra, to ma C do litera, to jeszcze jest ok. Na C do medycznego i tego nieznanego mi zespołu. Kurde, chyba usłyszeli mnie na kuniu. Teraz będzie to tylko sprawdzał. Czy to jest jeden z tych celów? Jak to wygląda? Чем бы он ни был, я бы не хотел с ним встретиться. Ага. Вот и сюда, в крупнокалиберную зенитку. Ага. Не было то ничего интересующего. Курда, однако, не удалось этого сделать так, как хотел. Если бы я имел, знаете, снайперку, то может. Но, к сожалению, не имею ее. Dobra, na D, na C, a dobra, w sumie mogę zostawić. Dobra, zabieram paliwo i materiały biologiczne. Tutaj coś niecoś, jakąś kasetkę. Coś tu jeszcze zostało. A, predykty, tam już są pewnie gdzieś dalej. O właśnie, są już tu, w połowie drogi, no w połowie, już prawie na miejscu. Trochę Intel jest w tyle. Dobra, to lecę na drogę z koniem i próbuję nadgonić. Dawaj koniu, lecimy. No, na konia. Let's go. Ok, trochę wydrylowało materiałów, ale dalej za mało. No, plus to jest oczywiście drylowanie z tego, co mamy lokalnie, a nie w sieci. Bo w sieci, jakbym miał to w sieci, to miałem tego trochę więcej. No nie, oczywiście, mój internet jest tak zajebisty, jak kusza. Nie, kurde, tak zajebisty. Jak tankowanie Tesli paliwem. Dobra, trochę nadganiamy. Sprawdźmy jak bardzo. O. Lekko. Ale jeden typ, już jest jeden typ przynajmniej oznaczony i to jest dobre. Ale to jest dziwne, bo mowa. O, pięknie, jest burza piaskowa. To mi się podoba akurat. Będę mógł wejść w miarę po cichu do tej wioski. Tylko nie podoba mi się jedna rzecz. Bo są tylko dwie drogi, a była mowa o trzech celach. Chyba że trzeci cel dowodzi w tej wiosce. Wtedy miałoby to sens. Dobra, zejdźmy już z konia. Zróbmy mały zwiadzik. Z tej strony chwilowo pusto.
podpis trochę bliżej. Dobra, mam trochę czasu, to usunę ten znacznik przynajmniej. Już jest burza. Nie, to weź tutaj, zmień na to, żebym coś widział. Czy są tu jakieś typy? Jeden jest centralnie przede mną. Really? Dobra, czy jest dobry? Powiedzmy. Patrzcie, już mam 70%, że gościu by przeżył ekstrakcję w trakcie burzy. Wow, ale długa była ta burza? Dobra, tutaj ktoś jest? Nie, no to tutaj możemy go schować. Z tego co zauważyłem, to oni raczej nie wchodzą do budynków, więc za szybko go nie znajdą. A on też się za szybko raczej nie obudzi. Tu jest typ. Jaki brał mnie nie widzi, nie wiem, ale ja dowalę mu headę właśnie. Elo. Dobra, gdzie jest? Tutaj mam jednego z tych oznaczonych. Gadają chyba o czymś. Jest beznadziejny, ale kurde, nie mogę ustawić w takim tym. Analysis complete. Ty gadają chyba o nas teraz. Coś mówiło, że o tym balonie. O właśnie. Pięknie. Zdążył głośno widzenie coś powiedział. Jakie mi hedy teraz leciały zajebiste. Widzieliście to? Nawet okej. Uuu, ten ma A! No, tego nie można nie wziąć. Kurde, mam dwa strzały z tłumika najwyżej, co najwyżej. Jest jeden z celów. Jeden strzał z tłumika jednak. Dobra. Bierz go! Kurde, nie wierzę! Zajebiście! I don't fucking believe it! Tak dobrze szło! I co? I na samą końcówkę musiało się wszystko spierdolić! Bo oczywiście nie mógł od razu zrobić sekwencyjnego powalania, nie? On się musiał dwa razy jeszcze w miejscu zaciąć! Chryste panie! No i teraz nie mam przyjaznej zasłony burzo-piaskowej. Super! Wypieprzaj mi z tym!
Soviet commanders are meeting at Davialo Calais. The mission is to eliminate all three. How you do it is up to you, boss. Good luck. I've sent the target's anticipated travel routes and the meeting location to your map. Take a look. Więc by było najlepsze wstawić tych trzech do tego auta i razem z autem ich wysłać. To było najlepsze. Raczej jest średnio wykonalne, mam wrażenie. Przecież kto wie, jakby się udało po cichu tych wszystkich rozwalić, no to... Oja! Dobra, chyba się nie... Tak, chyba. Się lekko zaniepokoili, a nic więcej. Pięknie. Okej, tamtego gościa oczywiście zauważyły też moje cele. Tu jest gościu. Jestem z dumnika. Zrzucaj na moją pozycję. Chodź. Zamilcz. Sprawdźmy. A to oba. Aj. Dobra. Dobra. Nie wiem, tutaj dalej nawoływuje. B. Tam ktoś jest. Okej, ale on widzi innego gościa. Pięknie. Już trudno, zabieramy go od razu. Zabieramy też po pierwsze tłumik. To może nie po pierwsze. Najważniejsze to zabrać tłumik. B, O, dobrze gdzie? Miał A? Nie. Gdzie? Milcz? Ten wie? Zdążył? O, zdążyłem, nie wierzę! O, ale blisko! Ale blisko było! Dobra, poszedł już walić tryb refleks, ale kto wie, może uda się to zrobić po cichu. Zabieramy trzeciego ziomka. Tu spokój. Trochę materiałów. Nic więcej. Niestety nie podsłuchaliśmy całej rozmowy, no bo perfekcyjnie ją zepsułem. Ale mówi się trudno, to ma C, więc jest tak średnio opłacalny. Więc tak, trzeci cel. Do widzenia. No i co? No i pyk. I teraz bierzemy helikopter, aby nas tam zabrał. No i pięknie! I nawet, że udało się to zrobić po cichu! Nawet tu się z buta po prostu przebiegnę, nie? Bez kunia. Kunia możemy już odesłać, nie? Kun jest, kun jest tam gdzieś. Ale możemy go już odesłać, nie? Żeby nie czekał specjalnie na nas. Że my go stąd słyszeliśmy, nie?
i subcio. O, jeszcze tutaj więcej tych. To się bardzo przyda. Bo tych prawie nie mamy. W bazie. O, tych w sumie też. Jesteś mordką, tu jesteś, chodź tu do mnie, chłopie. Dobra, wskakujemy i elo. Pięknie. Taki sobie wystrzał. Adios. Prawie niczym duch. Kryptonie, ośmiornica za turbo, za stealtha. O, trzy pociski tylko spróbowały. Perfect stealth, no kills. No, nie było żadnych zabójstw, ale oczywiście, jeśli tryb refleks zostanie aktywowany, to ponieważ cię wykryją, to z automatu perfect stealth nie jest perfekcyjny. Szkoda, ale okej. Okay. Ranga S, i to mnie cieszy. Powinno jakieś dwa teraz być do nagrody do wzięcia. Bardzo ładnie. Diamentów nie zgarnąłem, a nie ma rescued. No, to tak sobie już, nie? Performance reward? Co? Battery power. Okej. Okay. Słuchaj, serio? Jak nie wykorzystam tego stuna z łapy, to za to się liczy? Czy może chodzi o pozostałą baterię? O, filmik. Seems you've been doing your job just a little too well, boss. The Soviets have begun reinforcing the 40th Army's units in Afghanistan, sending in more men and new equipment. While things haven't exactly been easy for us up till now, they're about to get even tougher. Okay. Combat unit. Boss, we're finally ready to put together a combat unit. Staff assigned to the unit will be dispatched as mercenaries to conflict zones. That should guarantee us a stable source of income. Merc deployment allows you to send combat unit staff on relatively easy missions suited to the unit's level. There's little risk, but the rewards are low too. However, there are also contracts known as dispatch missions that offer a higher risk and reward. Give your orders to undertake these missions using your iDroid. Okej. Okay. Co teraz? O, specjalny wolontariusz. A plus do Intela. Na A plus do Base Development. Elitarny Soldier. To jest... Tak, to jest chyba jeden z tych, których zgarnąłem. O, proszę, teraz o A plus do tej nowo utworzonej jednostki. Na A. To po twarzy rozpoznaję, to jest jeden z tych komandorów, też na A. Okej, okay, jeden z nich chyba też tu gdzieś jest, ale on jest na niższy poziom. Chyba, że to jest ten trzeci na A. Chyba nie. No dobra, sprawdźmy. Okej. Okay. Merc Development Unit Function Added. Ok, automatyczny income GMP. Dla mnie zajebiście. Ok. Spoko. Dobra, ale mam co? Automatyczne rozmieszczanie najemników. Misje. A jest Combat Deployment. Zobacz. Dispatch missions. Co my tu mamy?
Okej, okay, widzę na... O, różne tu są rzeczy. O, magazyn na latarki. Magazyn na armor na ciało. Magazyn na pistolety maszynowe. Magazyn shotgunów. Magazyn kamer. I magazyn hełmów. Okej, okay, wszędzie jest 100% na hajs. Okej, tutaj coś jest. Difficult E. No, chwilowo to niewiele daje. Ale właśnie, jeszcze zanim to zrobimy... O, właśnie, po pierwsze challenge. Aha, dzięki. Dobra, czyli challenge później zgarnę. Szkoda, chciałem zrobić to od razu. Dobra, mam już, widzę, prawie przepełnione to wszystko. Sprawdźmy od razu base facilities, czy mogę coś... O, jest, mogę to ulepszyć, bardzo ładnie. To zróbmy to od razu. Bo czemu by nie? Nie stać mnie na resztę, to przynajmniej walnę sobie to, co mogę. I okej, okay, będę miał 45. Chwilowo nie mam tam nikogo. A do tego przyda się oczywiście żonglowanie ze ludźmi. Ale ogarnąłem, że mogę to zrobić o wiele szybciej. Mianowicie, mogę zrobić... O właśnie, auto-assign, czyli daje po prostu automatyczne rozmieszczanie wszystkich ludzi w bazie. Tak. I proszę. Od razu poleciało. Spadł mi co prawda troszeczkę chyba development bazy i R&D, ale to jest nieważne. Dzięki temu mam tutaj w kombacie już 14 poziom. I możemy teraz się tym troszeczkę bawić. Zobaczmy, automatyczny deployment na E jest, no bo wiadomo, mało ludzi jest, plus są o niskiej randze. Sprawdźmy teraz ten kombat. Okay. Mamy jakiś blueprint, trochę hajsu i co? I jakąś roślinkę. Ale jest też szansa na 4 wolontariuszy. Dość słabych, co prawda, ale mogę to po prostu wysłać, więc hej, czemu by nie. Okej. Okay. 95% na sukces. No to wyślijmy tych na C. Tutaj... O, tutaj ci dwaj nawet wystarczą, widzę. Też jest 90% szans na sukces. No to wyślijmy. Co? Czemu? Co, przecież mam tam więcej ludzi, czemu mogę tylko dwie wysłać? No ale bullshit, czemu? No myślałem, że będę mógł więcej tego powysyłać. Czytaj, tylu ilu mam ludzi, tyle będę mógł wysłać, no ale ewidentnie nie. Dobra, zobaczmy tutaj, to już było wcześniej. Tutaj znowu jakiś soldier, to jest bez zmian. O, unlucky dog. Tutaj to ktoś do przejęcia. Tutaj coś do zniszczenia, albo do... nie. Coś do zniszczenia. W tym punkcie. No dobra, zawsze to coś, czym mogę się zająć. Plus trochę hajs mi za to wpadnie. Tak więc ja się z chęcią tym zajmę. Wyląduję sobie gdzieś tutaj, zajmę się tym. A z wami, moi drodzy, już się żegnam. I widzimy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia.